Każdy z tych chipsów jest dokładnie taki sam, w przeciwieństwie do innych gatunków, które są różnych kształtów i rozmiarów. Dzięki jednakowemu wklęsłemu kształtowi całkiem sporą ich liczbę można zmieścić do niewielkiego pudełka w kształcie rurki. W przypadku tych chipsów proces produkcji zaczyna się od rury. Potrzebne są dwie role papieru. Zwykłego, brązowego oraz srebrnego, pokrytego specjalną folią, która pomaga chipsom zachować świeżość. Oba rodzaje papieru zostają pokryte klejem. Warstwy papieru owijają się wokół stalowego rdzenia napędzanego gumowym pasem, który dodatkowo dociska je do siebie. Potem warstwą kleju pokrywa się zadrukowany papier, który będzie stanowić etykietę. Specjalna kamera reaguje na białe paski na papierze i ustawia nad nimi zestaw wirujących noży, które tną gotowy rulon. Po chwili cały sterowany kamerą zestaw cofa się na wcześniejszą pozycję. Teraz papierowe rurki trafiają do wywrotnika, gdzie specjalnie ukształtowana pochylnia ustawia je pionowo. Na brzegu rurki zaciskane są rozgrzane blaszane krawędzie. Specjalny wykrojnik wycina z papierowej taśmy kształt zaklejki. Zaklejka umieszczona przez przyssawkę na krawędzi tuby przykleja się do gorącej blaszki. Teraz opakowania zamykane są plastikowymi wieczkami. Zamknięte z jednej strony tuby są odwracane do góry dnem, aby można było napełnić je chipsami. Ciasto składa się w 1/3 z wody i w 2/3 z mąki ziemniaczanej z niewielką domieszką mąki kukurydzianej. Dostarczona taśmociągiem mieszanka zostaje rozsypana równomiernie na płycie podajnika. Skąd trafia między dwa walce? Pod naciskiem 4 ton mieszanka zmienia się we wstęgę ziemniaczanego ciasta. Teraz ciasto trafia pod wykrojnik, wycinający z niego owalne płatki. Podziurawiona wstęga zostaje poderwana w górę, a na taśmociągu zostają płaskie chipsy. Resztki ciasta wrócą do ponownego przerobu, a wycięte płatki powędrują do opiekacza. Najpierw specjalne stemple nadają im charakterystyczne zaklęśnięcie, dzięki czemu tak łatwo jest pakować. Uformowane płatki spędzają we wrzącym oleju 11 sekund i stają się chrupiące. Dmuchawa usuwa z nich resztki tłuszczu. Po posypaniu przyprawami chipsy spadają na kolejny taśmociąg, na którym układają się w zgrabne stosiki. Oto stanowisko kontroli jakości. Przenośnik wibracyjny rozkłada równomiernie gotowe chipsy. Przed pakowaniem automatyczna waga dzieli je na porcje. Popychacz delikatnie wsuwa płatki do opakowania, a delikatne pukanie sprawia, że układają się wewnątrz we właściwej pozycji. Ustawione pionowo tuby wędrują do urządzenia, które zaopatruje je w metalowe dęka. Teraz mogą trafić do sklepu. Wyprodukowanie jednego opakowania chipsów trwało około 20 minut, czyli dłużej niż zajmie nam ich zjedzenie.